To się nazywa Studium Wokalno-Aktorskie imienia Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tak, no faktycznie było w pewnym momencie swojego życia w liceum podjęłam taką decyzję, a podjęłam ją dlatego, że nakłonił mnie do tego Robert Skolmowski, reżyser operowy, który zrobił w Bydgoszczy operę dla dzieci Mały Kominiarczyk, w której ja zagrałam główną rolę. Ponieważ jako miałam wtedy tam 16 chyba lat, czy 17, bo zawsze byłam związana jakoś tam z muzyką. Ukończyłam też szkołę muzyczną, śpiewałam w chórze od dzieciństwa w Bydgoszczy, w Pałacu Młodzieży i to te chóry, ta muzyka, te instrumenty ciągle były obecne w moim życiu, oprócz normalnej szkoły. No i kiedy spotkałam się właśnie z Robertem, to on jakby był taką pierwszą osobą profesjonalną, takiego reżysera spotkałam w swoim życiu, który mi powiedział, słuchaj, ty zdawaj do szkoły teatralnej w ogóle. To w ogóle to absolutnie. Ja mówię, aha, no dobra, no to dobrze, to zdam, zdawać. No i się zawzięłam i postanowiłam zdawać do tej szkoły teatralnej i po maturze się nie dostałam do żadnej, a zdawałam chyba do trzech. I cały rok pracowałam gdzieś tam w różnych miejscach, nie zdawałam na żadne inne studia. Po czym wyszukałam to studium w Gdyni i to było chyba tak, że to studium po prostu miało egzaminy przed wszystkimi egzaminami do państwowych szkół i ja tam się po prostu dostałam. I od razu i stwierdziłam, że ja już, no nie wiem, zobaczę jak tutaj jest w tej szkole, no zobaczymy, może będzie fajnie. A faktycznie w Gdyni, kiedy ja studiowałam, była bardzo fajna kadra, był dyrektorem Henryk Rosen tej szkoły, wykładali bardzo fajni aktorzy z Teatru Wybrzeże, między innymi Krzysiu Gordon, Ewa Musiał, Bogacka, no naprawdę super była kadra i myśmy mieli bardzo bogate zajęcia aktorskie, a oprócz tego zapierdzielaliśmy normalne te śpiewy, tańce i występowaliśmy na scenie, więc mieliśmy wszystko po prostu w tej szkole. No i tak to się stało, że po prostu skończyłam, bo to 4 lata trwa to studium, więc różni się tylko tym od wyższej szkoły, że się nie ma tego magistra sztuki. Natomiast no, dostaje się dyplom taki, gdzie jest napisany aktor śpiewak. Ten nasz rok był dosyć taki charakterystyczny. Też my byliśmy dosyć, każda, na przykład nas skończyło chyba 9 osób. Nasz rocznik, bardzo dziwne dziewczyny, każda inna, bo teraz im dłużej to studium funkcjonuje, tym przyjmowano dziewczyny, które mniej więcej tak samo wyglądały, były ładne, są ładne, wysokie, pięknie śpiewają, my w ogóle byłyśmy, no każda miała swój charakter i w ogóle każda była dosyć dziwna. Dziewczyny, bo nie było mężczyzn? Byli faceci, właśnie o facetach też chcę powiedzieć, też byli, oczywiście mniej było facetów, ale też byli dosyć ciekawi, interesujący. No mnie się wydaje, że ja byłam taka po prostu pierdolnięta, no, że ja miałam strasznie dużo energii zawsze i nie chciałam, i byłam taka, znaczy ja nie wiem, bo ja teraz mogę powiedzieć, jaka była, tak mi się wydaje, że taka byłam, ale nie wiem, że taka byłam. Że ja zawsze, zawsze mi się wydawało, że jest czegoś, że można coś zrobić inaczej, albo że zawsze mi czegoś brakowało, że coś trzeba jeszcze poszukać, że najbardziej mnie denerwowało to w tych oczywiście muzykalach, w których musieliśmy grać, że tam nie było jakby przestrzeni do żadnej kreacji, no bo tam nie ma czegoś takiego, jak nie tworzysz roli, jak nie ma premiery, no bo jak jest premiera, no to jeszcze jest jakaś szansa, żeby coś zagrać, ale jak nie ma premiery, no to musisz wskoczyć jakby w ten zapis, który już jest zrobiony i te postaci się powtarzają po prostu, no nie są jakieś oryginalne.
przynajmniej jeżeli mówimy o takich musicalach sztampowych, no Les Misérables czy tam które Evita, no które tam leciało jeszcze, Skrzypek na dachu. Potem to się oczywiście zmieniało, ale no. Ja chciałam być po prostu, nie wiem, czułam w sobie jakąś, strasznie śmieszne. No, że nie, że ja mam ogromny potencjał, że ja w ogóle nie wiem, co jeszcze mogę, umiem robić, ale umiem, że więcej, że chcę więcej, że jakby mam coś, no coś mi było zawsze mało takiego, zawsze chciałam czegoś szukać. I spotykać się z różnymi osobami. I to mnie najbardziej fascynowało w tym, że aktorzy mogą się spotykać z ludźmi z różnych środowisk i z różnymi ludźmi. I że to jest właśnie najwspanialsze, że się spotyka no nawet nie myślałam wtedy o zespole teatralnym, tylko że w ogóle, że ludzie się tak spotykają i tworzą jakąś wspólną przestrzeń i kreują coś. Na trzecim roku mieliśmy zajęcia ze scen współczesnych, to chyba taki przedmiot był, już nie wiem, nie pamiętam, które mieliśmy z Julią właśnie Wernio, która była wtedy dyrektorem Teatru Miejskiego i chodziliśmy na te zajęcia do Teatru Miejskiego. Mieliśmy u niej te zajęcia i robiliśmy, pamiętam to jak dzisiaj, robiliśmy Roberto Cuco i robiliśmy Witkacego. I to było dla nas niezwykłe, w ogóle takie spotkanie z teatrem prawdziwym, że się wychodzi z tego teatru muzycznego, się już nie słyszy po prostu tych śpiewów i tych operetek i już nie trzeba po prostu no wchodzić jakby w te, no wiecie, w te układy choreograficzne i w te role, które się powtarzają, no bo wiecie, że w musicalu jest tak, że jak ktoś nie może, to natychmiast osoba wchodzi, bo to wszystko, wszystkiego się uczysz, tych wszystkich obsad i tych piosenek i tych układów choreograficznych, no to się wszystko wie, że jak jedna osoba jest chora, no to następna jest, już jest 14 innych w kolejce i od razu wchodzą na scenę i to umieją po prostu. No, więc dla nas to było taki oddech, no, że tam się szło do teatru, po prostu na zajęcia teatralne, takie prawdziwe. A co to znaczy, że one były prawdziwe? Znaczy takie, że to był teatr dramatyczny. A miałaś poczucie gorszości? To znaczy ja nie no trochę tak. Znaczy, ale to było moje poczucie, nie tam, że to było gorsze, no bo to w ogóle nie jest gorsze, to jest zupełnie coś innego. I to w ogóle nie można tego w takich kategoriach rozpatrywać, chociaż ludzie po naszej szkole mają trudności. Jeżeli chcą pracować w teatrze dramatycznym, to no to jest to jakoś, są pomijani, jakby nie są brani pod uwagę. Zresztą też tego kiedyś tam doświadczyłam, ale to nieważne. Wtedy miałam poczucie, że to jest w ogóle, że to na pewno nie jest moje miejsce, ten teatr muzyczny i że to jest jakaś przygoda, ale że ona, to się na pewno na tym nie skończy i że to nie jest w ogóle to, co ja chcę robić. A na pewno nie taki teatr muzyczny, jak wtedy był teatr muzyczny w Gdyni, więc no, myśmy tam chodzili do tego Miejskiego, że tam była taka atmosfera. Ta Julia tam była świeżym dyrektorem, ona ten cały, to Zakopane tam przywiozła, ten taki klimat, że to było takie dziwne wszystko. No takie wspaniałe po prostu, więc mnie się tam bardzo podobało i ja tam jakoś ona też otworzyła przed nami te takie te takie drzwi teatru, no, że mogliśmy tam siedzieć do późna i pracować nad tymi scenami. W ogóle myśmy tam egzamin mieli w tej scenie, w ogóle dużo ludzi przyszło. No to nie, to było jakieś wspaniałe. No i ona po prostu mnie tam zatrudniła. Dostałam jeszcze na trzecim roku, dostałam taką szansę. Dorota Kolak reżyserowała Śluby Panieńskie i ja tam dostałam rolę Klary. No i to w ogóle, no to po prostu, no to był szał. To już stwierdziłam, że to jest w ogóle, już mi się nic lepszego nie może wydarzyć. Że teraz zagram tą Klarę, to ja już będę teraz po prostu aktorką dramatyczną w końcu. Po prostu to było w klasycznej scenografii, w klasycznym kostiumie, w sukienkach grałyśmy normalnie.
ale było coś, znaczy nie wiem, czy była inna, no była blondynką przede wszystkim. Zazwyczaj jest tak, że Klara jest brunetką i była po prostu piskliwa, taka nieznośna, okropna. Dorota Kolak też bardzo fajnie poprowadziła te śluby, bo mimo tego, że one były klasyczne, to one miały taką współczesny taki pazur. Były dosyć charakter, no taki miały charakter swój, dosyć współczesny. Myśmy mówili tego Fredre tak dosyć wartko i współcześnie. Bo ta Gdynia, ja tam byłam chyba 3 sezony, chociaż wydawało mi się, że jestem tam bardzo długo, ale to chyba dlatego, że byłam wtedy młoda i wydawało mi się, że jestem tam 10 lat, a tak naprawdę byłam chyba 3 sezony. Tak. I ja tam po prostu byłam najmłodsza. I ja tam grałam wszystko, po prostu. To jest taki, no taki dar, że nie mam młodszej aktorki. Jest to aktorka, którą dyrektorka lubi. I ci reżyserzy zapraszali mnie, których ona sprowadzała, dali mi, że ja na przykład gram u Piotra Kruszczyńskiego, u Wiesia Komasy, u Piotra Adamczyka, u Adamczyka Wojtka, u Julii Wernio, i że to może wtedy to nie były jakieś szalone nazwiska, ale ciekawe spotkania dla kogoś, kto debiutuje w teatrze w ogóle, i że to były różne zadania. I u Andrzeja Pieczyńskiego, który napisał swój tekst i za który ja dostałam po prostu mnóstwo nagród, i on też. I że ja zagrałam właśnie tę Kurubi, tego anioła na plaży, i tą Ankę Wredną po prostu u Andrzeja, Zabić was to mało. No to, no to było jakieś naprawdę niesamowite, że nie wiem, no po prostu widocznie miałam to gdzieś w sobie, że poza tym ja zawsze lubiłam w tych postaciach takich właśnie jak Kurubi, że to są takie postaci niekoniecznie, jak one są napisane, to nie znaczy, że to się tak, że one takie są, jak one są napisane. Że ja sobie tak wracam teraz, jak ja sobie wtedy myślałam, że zawsze trzeba znaleźć ich jakiś punkt graniczny, że gdzieś one mają, gdzieś, no na pewno nie jest w porządku nigdy ta postać do końca. To jest, nie może tak być. I tak samo w złych postaciach, no nigdy one nie są złe do końca. No nie jest tak po prostu. Ja, no tak, nie wiem. Bardzo dawno było, więc już tak nie pamiętam, ale faktycznie wtedy w tej Gdyni miałam taką możliwość eksploracji różnych tych ról, dlatego że naprawdę to było... jeszcze przecież Antygonę i Ismenę tam zagrałam. O Jezu, różne tam były. O Jezu, teraz mi się przypomniało. No po prostu miałam takie szczęście, no, że nie było dziewczyny innej w moim wieku. Po prostu byłam jedyna na etacie, najmłodsza i naprawdę... Zdaje się, że wykorzystałam to jakoś tak najlepiej, jak umiałam wtedy i jak mi pozwolono, po prostu dano na to szansę. No a potem uciekłam, bo stwierdziłam, że to już dosyć. A co to znaczy? Dosyć grania różnych ról? Nie, że po prostu poczułam taką chęć, że chciałabym pracować gdzie indziej, z kimś innym. I chciałabym zmienić środowisko i chciałabym zaryzykować. Wojtek dostał teatr, Kościelniak, i robił ten casting do tej opery za 3 grosze. A ponieważ ja akurat teatr muzyczny Wojtka wtedy lubiłam, on rozrobił wtedy Her i operę i Sen nocy letniej w muzycznym, i bardzo mi się to podobało, i podobało mi się to, że Leszek Możdżer z nim pracuje, i jakoś tak się przyjaźniliśmy, więc ja stwierdziłam, że to ja jadę tam, no. Na ten casting. No i dostałam wtedy główną rolę i się zwolniłam z teatru po prostu. Ale równocześnie wtedy Piotrek Kruszczyński został dyrektorem Wałbrzycha i mnie zaprosił do współpracy z Jankiem Klatą. Przy jednym spektaklu? Przy rewizorze. I właściwie robiliśmy to jakoś równolegle, tą operę za 3 grosze i rewizora. No i to było wtedy, wtedy to jakaś dzikość wtedy, bo
Potem pamiętam, że jeszcze do Gdańska pojechałam zagrać do Nowaka Nataszę w wojnie polsko-ruskiej. I wtedy już jeździłam pomiędzy trzema miastami. Wrocław, Wałbrzych i Gdańsk. Bardzo fajnie mi się pracowało w Kapitolu wtedy z Kościelniakiem. Super to była przygoda. Bo to był taki teatr muzyczny, który ja byłam w stanie... dla którego ja byłam w stanie naprawdę się mocno zaangażować i który dawał mi satysfakcję i przyjemność. Ale też poczułam, że to jest... ja mogę zrobić jeden taki spektakl. I że jakby więcej... że to jest... że mogłabym zrobić taki, no może jeszcze jakiś, ale że już... że jak już ten Janek się pojawił w tym Wałbrzychu, to ja już nie... to ja już jeździłam do tego Wrocławia z przyjemnością grać operę i jeszcze pracować jakby z, nad, przy tym koncercie, przy którym jeszcze Leszek pracował i były piosenki Tuwima i to było jakieś takie i była i był bal w operze, do którego Leszek napisał muzykę, ale ja już czułam, że ja już jestem, ja już to, że jest fajne, ale ja już chcę dalej, już ten Janek, ja już go tam poznałam i że ten Piotrek tam jest. Z Piotrkiem zresztą w Gdyni się poznaliśmy, więc się znaliśmy już wcześniej, już to mówiłam. Więc to już, że tam trzeba penetrować ten teren, że już ten muzyczny teren już nie, może kiedyś, za chwilę, ale na ten moment, w którym byłam, że trzeba tam iść i tam robić teatr. I to jest i ten język penetrować teatru. Z Jankiem to była jakaś przygoda w ogóle niesamowita. Znaczy ja wiem, że on teraz już inaczej pewnie pracuje. Nie wiem, dawno żeśmy się nie spotkali w pracy. Ostatnio w Bydgoszczy, ale wtedy to była taka... no on był o wiele młodszy, ja byłam o wiele młodsza i jakoś... ciekawie też tego rewizora jakoś rozczytywał. I... jakoś bardzo, bardzo szybko znaleźliśmy takie porozumienie na scenie. To było jakieś dla mnie fajne, że bo on też miał duże zaufanie do mnie, że on nie był to człowiek, który jakoś w jakiś sposób egzekwował pewne rzeczy, tylko dawał mi dużo wolności. Lęka pomimo tego, że... Jakbyś mogła trochę spróbować to nazwać, co tam było, czego wcześniej nie doświadczyłeś? Na czym polegała ta wolność? No to, że w ogóle miałam... że miałam wpływ na to, jak wyglądają sceny, że żeśmy je ustawili... jakoś miałam takie poczucie, że jest rama, że on panuje nad tym, nad całością, że ta rama istnieje i że po prostu można to wypełniać różnymi rzeczami, szczególikami, można się bawić. Zresztą była zrobiona, Justyna zrobiła fantastyczną scenografię, którą kochaliśmy i ta scenografia była taka dosyć inspirująca. To był domek taki z lat 70. Mieszkaliśmy w domku. I tam było różnych takich, że na trzech planach chyba, czy na dwóch, równolegle się rozgrywała akcja, więc jak się główna akcja siedziała w jednym pokoju, to my w drugim na przykład z matką mogłyśmy sobie różne rzeczy robić, przymierzać sukienki, czy tam nie wiadomo co już, takie głupoty, no wiecie. No to było takie... no przyjemna to była praca przy tym rewizorze, bardzo. Oczywiście zupełnie inna niż przy Janulce, no bo przy Janulce to był bardzo zupełnie inny temat i jakieś ważne przedstawienie w ogóle takie. Ale też lubiłam tą Janulkę. Zresztą szkoda mi, zagrałabym sobie jeszcze. Szkoda, że tak w sumie mało. Znaczy tam pojeździliśmy nawet, byliśmy w Berlinie. Wiele festiwali objechaliśmy z tą Janulką, ale kurczę, to jest taki jeden ze spektakli, do których bym chciała wrócić. Szkoda mi tej Janulki. Bo to Piotrek mnie Kruszczyński zaprosił do tego Wałbrzycha. W pewnym sensie mi zaufał, no bo znaliśmy się, pracowaliśmy nad tym tangiem w Gdyni. On też widział moje różne role. I ja też nie byłam taką dziewczyną znikąd, że on po prostu nie zna mnie i nie wie, kim ja jestem.
Wydaje mi się, że pasowała mu na tamten czas. Pewnie mój temperament i jakaś taka łatwość w dialogowaniu w ogóle z, i na scenie z nowymi ludźmi też, że ja byłam taką osobą, chyba jestem nadal, że ja bardzo lubię z ludźmi w ogóle pracować i to mi daje, że nie jestem jakąś tam indywidualistką, znaczy wiecie, nie w złym z tego słowa znaczeniu, tylko w tym, że mnie umacnia w ogóle grupa, ja lubię bardzo w grupie, ja na przykład mogłabym grać. Mnie najbardziej fascynuje to, jak na przykład mogę nie mówić na scenie, albo że na przykład gram jakiś gówno, straszny mały pierd, taki gdzieś taki, gdzie to, że to jest najbardziej fascynujące, bo wtedy można wiele rzeczy wymyślać, różne, fantazjować. I dobra, ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Nie, że wydaje mi się, że on mi zaufał w takim znaczeniu, że no przyjechała taka dziewczyna skądś do tego zespołu, którego też tam no był taki dziwny trochę, no. I że jakoś, że udało się tam zrobić dużo rzeczy. Po prostu, ja nie wiem, jak odpowiedzieć w sumie na to pytanie, no bo to tam się po prostu stworzyła jakaś atmosfera. Że to nie jest tak, że ja w sobie odkryłam jakieś pokłady czegoś, że nie wiem, że może się czegoś nauczyłam. Nie wiem, tam po prostu, w tym Wałbrzychu, był taki klimat i taka atmosfera robienia jakiegoś miejsca, teatru w tym zapadłym Wałbrzychu, że wszyscy to robiliśmy. Po prostu. Ale czy było jakieś wrażenie takie, nie wiem, nie chcę tu w jakieś głupie słowa iść, typu, nie wiem, komuna czy wspólnota, ale czy to było coś takiego gdzieś, żeby... Na pewno tak, bo bez tego nawet nie udałoby się przez te kilka sezonów, które Piotrek miał teatr, no nie udałoby się tego zbudować też. Bo to jest tak, że tam nie można było na miasto wychodzić, no bo to niebezpiecznie, nie? Więc wszyscy siedzieliśmy w teatrze. Do miasta to trzeba było wychodzić, jak było jasno. Jak było ciemno, to w ogóle nie wychodziliśmy na ulicę. Więc życie w teatrze, no wiadomo. No, że zadzwonił Nowak. Zaproponował mi pracę z Michałem Zadarą i mi się to spodobało, bo ja chciałam z nim pracować. A skąd wiedziałaś, kto to Zadara? No bo on już zrobił wcześniej w tym Wybrzeżu spektakl i już wiedziałam, że aha, i że Demirski będzie pisał tekst i że to będzie Wałęsa. I mnie to bardzo jakoś tak... wiecie co, no Wałęsa to było coś takiego, że Zadara miał wtedy taki okres... ja go uwielbiam z tego okresu w ogóle, z tego gdańskiego. On był szalonym, jakimś po prostu chaotycznym dzieckiem. Jak on po prostu... zresztą, no przecież on jest w moim wieku, czy tam młodszy rok, nie wiem. I on, wiecie, no przyszedł z tymi tekstami w ogóle, z tym Wałęsą, gdzie nikt nie rozumiał w ogóle tego, co ten Demirski napisał, bo ten scenariusz wyglądał tak, że nikt tego nie rozumiał, bo to było jakoś napisane dziwnie, językiem dziwnym. I że on w ogóle, on w chaosie wszystko tak robił, w chaosie. I ci aktorzy w ogóle się tak patrzyli na niego, że Jezus, co to będzie? To nie wyjdzie, w ogóle to się nie uda. A mnie to się w ogóle bardzo podobało, bo ja w ogóle rozumiałam ten jego chaos. Znaczy, nie rozumiałam tak za bardzo, ale też wiedziałam, że to jest jakieś twórcze i że mnie to jakoś zabierało. Ta jego taka pozorne takie nieokiełznanie, no bo on miał coś takiego wtedy, że to się wszystko uda, że to jest bardzo ważne. Zresztą on to do dzisiaj ma, że on wszystko, co robi, to jest hit i że to jest najlepsze na świecie. I że... Ale on wtedy miał jeszcze to, że to jest naprawdę super i że Wałęsa i że musimy się z nim spotkać. I faktycznie on tego Wałęsa przyprowadził do tego
do nas na salę prób. Myśmy się z nim spotkali, pogadaliśmy. I z tego dziwnego chaosu naprawdę powstał jakiś no, super spektakl, moim zdaniem. No, to była jakaś fantastyczna rzecz, zupełnie inna niż... inna niż robiłam do tej pory. Ale pomijając temperament, różnice w temperamentach między Klatą a Zadarą, to... Są niewielkie różnice czasami, ale no... No właśnie. Ale bo mówisz, że Klata dawał Ci dużo przestrzeni na doprecyzowanie tej roli, oddawanie jakichś swoich pomysłów, które potem wchodziły do spektaklu. Czy z Michałem było podobnie, że to była taka... sytuacja, z Michałem było tak, podobnie. Natomiast Michał się bardzo, Michał teraz jest bardzo precyzyjny i on w ogóle inaczej prowadzi aktora teraz. Ale wtedy, mówię teraz, bo po doświadczeniach, bo ostatnio z nim pracowałam niedawno, wspominając fakt, że na innym materiale, ale akurat wtedy to było jakieś, naprawdę to powstawało z jakiegoś ogromnego chaosu i wszyscy jakoś budowaliśmy ten spektakl, że dużo tam mieliśmy wkładu swojego. Pamiętam, że wszystkie piosenki, które tam śpiewaliśmy, tam było dużo też piosenek, tam na żywo śpiewaliśmy, że ja tam wymyślałam różne rzeczy, że jak jeden monolog mi się nie podobał, to zmieniliśmy to na piosenkę. I że ja tą Annę Walentynowicz grałam jak Krystynę Jandę, że to wszystko było takie moje, że ja to wymyśliłam, że to właśnie tak ma być, że to wszystko tam pasuje, że tam się wszystko wkleja i że to jest jakieś znaczące i jakieś fajne po prostu. I nie było problemu, mówili tak, to nam się podoba, róbmy tak jak proponujesz. No nie wiem. No nie wiem, no tak robiliśmy jakoś. Oczywiście nie wszyscy, no bo tam duży był zespół wtedy i różni aktorzy tam pracowali, ale no wiadomo, że nie wszystkim się podobała taka praca, no bo zawsze tak jest, że starsi aktorzy wolą mieć jakby mocno poukładane rzeczy i lubią wiedzieć, co grają, czy nie mieć tej niepewności może, nie? Tak mi się wydaje. Ale ten spektakl powstał, naprawdę, i on był dobry. A potem zagrałaś... I nie powinien zejść! Tak szybko! Uważam, że to, że Lawinia jest przełomem moim, takim osobistym. I tej roli również bardzo żałuję. Chciałabym ją, bo ja zagrałam to 8 razy. Ale jest przełomem, to znaczy, co było wcześniej, a co było potem? Wiesz co, zupełnie, praca z Moniką pokazałam, Monika w ogóle jakoś tak otworzyła przestrzeń w ogóle w improwizowaniu we mnie, w podejściu do tekstu, w ustawianiu pewnych kontekstów klasycznych, a między współczesnością a klasyką. Znaczy, że aktor może też ona przede wszystkim jakby otworzyła we mnie odwagę do takiej mocnej improwizacji, takiej improwizacji, że która może się nie udać, a która ma prawo po prostu mieć miejsce na próbie, takiej po prostu odwagi, że można nawet głupie rzeczy, ale też to było fajne, bo miałam super oczywiście kolegów obok siebie, którzy, no, że właśnie, że Rafał Kronenberger czy Marcin Czarnik i my mieliśmy taką wolność w próbowaniu. Ona nam to jakoś totalnie otworzyła różne ścieżki wyobraźni. Jak otwierać w ogóle te postaci też. Przez konteksty i w ogóle przez taki świat. Ogromny świat. Ja byłam zafascynowana w ogóle pracą z Moniką,
że mi się to tylko raz przytrafiło, to ja żałuję do dzisiaj. Ale co to znaczy? No nie wiem, no ona po prostu ma taką, wtedy miała taką umiejętność, że dawała jakieś takie uwagi, czy tak prowadziła, czy podprowadzała scenę, że ja przede wszystkim, że ta, od tamtej, w ogóle od Lawinii mi się włączy, moje ciało w ogóle się bardzo uruchomiło wtedy, że ja zaufałam w ogóle bardzo mojemu ciału i przez jakby impulsy jakieś różne, intuicyjne impulsy no nie wiem jak to wytłumaczyć, no tak, dobra, że ciało też prowadzi głowę, no to tak w skrócie po prostu. Czy może na jakimś przykładzie, możesz to jakoś spróbować nazwać? No Lawinia, wiecie, no Lawinia jest osobą, która, postacią, która nie ma za dużo tekstu i ona właściwie jest cały czas na scenie. Właściwie tak to zrobiłyśmy, że ona była właściwie praktycznie cały czas. I potem już nie mówiłam też. I żeby... No, że to było oczywiście znakiem, że ona nie mówi i nie ma rąk. Natomiast jakoś przez zaufanie też swojemu ciału i przez różne próby z chłopakami jakoś tak się ta fizyczność się wtedy objawiła po prostu, że można różne rzeczy zagrać, nie zatańczyć, tylko po prostu no zagrać po prostu. W scenie gwałtu na przykład, żeśmy to jakoś tam improwizowali, w końcu to jest jakiś tam był też znak. Nie robiliśmy sceny gwałtu, tylko też, znaczy robiliśmy go, ale on był dosyć też formalnie załatwiony. Ale ona, znaczy ona też miała pewien temperament przed tymi wydarzeniami oczywiście. I potem jakby on... został uwięziony w tym ciele pokaleczonym. I to było takie ciekawe odkrywanie po prostu tego, tej jakości tej dziewczyny, że co ona, że ona się na przykład nie umie uczesać sama i że tata, który nie ma ręki, ją czesze na przykład, który sobie obciął rękę. I ten, że ona, że nią się zajmują ojciec i stryj. I że i co to jest wtedy za sytuacja? Lawinia trwa na przykład i jest w różnych scenach, no to tam można była przestrzeń do tego, żeby ją, żeby ona sobie tam była. Więc jakby takie bycie tej osoby można było badać przez obecność, że na przykład chłopcy mieli sceny, czy coś się działo, a co się działo wtedy z Lawinią, że to można było penetrować. Niekoniecznie tak było w scenariuszu, niekoniecznie Szekspir ją tam umieścił, ale że ona tam była gdzieś zawsze. To było takie fajne, że można było ją tam... że ona była obecna i też można było... Że ona też była no, przede wszystkim obecna przy tej ostatniej scenie, kiedy chłopcy są zabijani, jej oprawcy. Nie, no to w ogóle, nie wiem, ja tak żałuję strasznie tej, teraz mi tak przypomnieliście tą Lawinię. Chciała strasznie to zagrać jeszcze. No bo Orzechowski to zdjął, a jak dostaliśmy zaproszenie do, no bo to była ostatnia premiera Maćka Nowaka w lipcu, a potem ja byłam w ciąży. W sierpniu się okazało, że jestem w ciąży. I jak mieliśmy to grać, ja to zagrałam jeszcze raz w ciąży, jak byłam i potem zostało to zaproszone do Opola. I już mi nie pozwolono grać w tym, że miałam za wysoką ciążę i zrobiła za mnie zastępstwo dziewczyna i ja nie pojechałam, bo ja w maju urodziłam po prostu, oni to w maju grali. No i to był ostatni raz, kiedy zagrali. Jak urodziłam dziecko, to
też miałam taką decyzję w sobie, że nie będę pracowała w tym Teatrze Wybrzeże, bo nie chcę pracować u pana Adama Orzechowskiego. I no była taka decyzja, którą ja podjęłam i tylko do momentu, kiedy miałam ten urlop, te przysługujące mi te urlopy i tamte pieniądze, tam coś tam wzięłam i potem już żeśmy się pożegnali. I no to nie pracowałam w teatrze długo. Dla mnie to było bardzo długo. I byłam tylko zajęta dzieckiem i też robiłam, ale oczywiście nie wytrzymałam bez pracy, więc poszłam do jakiegoś, poszłam do zaprzyjaźnionej szkoły tańca, gdzie zajmowałam się takim PR-em, prowadziłam stronę internetową, robiłam jakieś takie notatki na stronie internetowej, no takie wiecie. No takie. Ile dzień było w teatrze? No rok chyba. No rok. Że nie wystąpiłam na scenie przez rok. No. Bo ja urodziłam w maju. Nie, no jakoś tak. No i to tak wtedy i naprawdę, jak ja się pojawiłam na tej próbie, gdzie był cały zespół, pamiętam to jak dzisiaj, ja tam nikogo nie znałam w tym zespole. Nawet Łysaka nie znałam, bo ja Łysaka poznałam w ogóle przez Mirka Kaczmarka, który mnie jakoś tak... też tylko się widzieliśmy tam przez chwilę. On potem do mnie zadzwonił, powiedział, że mam przyjechać na próbę. I ja przyszłam na tą próbę i faktycznie to było jakieś... A, i Łukasza Chodkowskiego znałam. No to tylko te dwie osoby właściwie. No i to było bardzo dziwne, bo wydawało mi się, że naprawdę nic. Trochę tak, no tak, trochę tak na tym etapie tych pierwszych prób to było bardzo dla mnie ciężkie. Tak, no myślę, że do premiery, że dopóki ja nie dostałam kostiumu i jakoś tak dużo czasu mi zajęło to wchodzenie, znaczy to ta praca w ogóle nad tą Eleonorą. Paweł robił, ja zagrałam u niego w Trzech Siostrach, w Transformacjach, w Popiełuszce i w Operze za Trzy Grosze. I w każdym... I przepraszam, w Sprawie D'Antona. I w każdej z tych realizacji zawsze, przy każdej tej realizacji był obecny Paweł Wodziński. Oni tworzyli w Bydgoszczy nierozerwalny duet. I to bardzo jest ciekawe było zjawisko, ponieważ oni siebie niezwykle dopełniali. Że Paweł pracuje z aktorem... Który? Łysak. Reżyser, bo z reguły reżyserował. Jeżeli Paweł reżyserował, no to Wodziński robił scenografię albo światła. Więc jeżeli Paweł Łysak reżyserował, on pracuje z aktorem jakoś tak w sposób dosyć klasyczny, jakoś tak od środka. I to jest bardzo przyjemne z nim pracować. No takim trochę stanisławskim, że on tak na emocjach on i tak... też zawsze to były jakieś konkretne teksty. To nie było nigdy jakieś improwizowane rzeczy. To było już napisane i tak w miarę to było... No, w sensie, że scenariuszowe było to jakby wszystko poukładane. Nie było to jakieś tam szaleństwa, że nie było scenariusza, nie było tekstu, nigdy tak nie było. Ale ciekawe były te realizacje, bo ta sprawa D'Antona była bardzo jakaś taka, no to była moja pierwsza premiera w Bydgoszczy. Po długiej przerwie, kiedy ja nie grałam i wydawało mi się, że nic nie umiem w ogóle, że przestałam, że nie umiem nic mówić, się poruszać na scenie w ogóle. Miałam taki moment, że Jezus Maria. Bo miałam 9-miesięczne dziecko, karmiłam piersią i przyszłam do zespołu, którego w ogóle nie znałam. I wydawało mi się, że nie umiem mówić, nie umiem się ruszać i nie potrafię nic.
kompletnie. I że mam zagrać Eleonorę, która po prostu rozstawia tych chłopców po kątach. I ja w ogóle naprawdę miałam problem. Znaczy taki miałam, no tak po ludzku, no naprawdę to było dziwne, dziwne doświadczenie. Ale no jakoś tam się udało. Okazało się, że no też miałam ten zespół w Bydgoszczy, szybko jakoś mnie tak wchłonął i to mi też pomogło. No i też ta przestrzeń, którą zrobił Wodziński, była bardzo ciekawa i interesująca to była forma i to jakoś... No ale tak jak mówię, że tak jak Wodziński jakoś tak ma takie podejście dosyć... jak to nazwać? Że on tak ustanawia aktora wobec roli, tak Paweł Łysak, że on tak porządkuje pewne rzeczy, tak Paweł Łysak tak lubi po prostu, żeby to było prawdziwie w postaci, że on tak lubi te postaci, żeby się pojawiały, zajawiały te postaci, relacje między nimi konkretne i żeby ten świat istniał cały. I to, no to też jest taka praca ciekawa, bo zawsze na tym ostatnim etapie prób, jak się to składa, to ten Wodziński dzięki tej swojej, bo on ma zupełnie inną wyobraźnię, zupełnie inaczej pracuje. I że to jest takie sprzężenie, że oni jednak mimo tych dwóch różnych wrażliwości potrafili stworzyć tyle wspólnych przedstawień. Nie? I że oni zawsze jakoś, on zawsze tego, zawsze to tak, on tak jakby nastawiał te sceny wszystkie, że one tak nagle, że one tak nie przestają tak pływać, jak przelewają się między sobą jak woda, tylko on je tak konkretyzuje, nie? To takie to ciekawe bardzo. A to nie były sprzeczne komunikaty dla Ciebie, jak pracowałeś z nimi? Czasami były. Bo ja rozumiem, że Paweł Wodziński ewidentnie jakby wykonywał pracę trochę ponad rolę. Ale czyli oni mają taki układ. Pracował też z aktorem. To znaczy nie, to on raczej on nigdy nie mówił do nas, słuchajcie, wy musicie to inaczej grać, tylko jakby w kontakcie z Łysakiem to było. To nie tak, że... nie wiem, nie chcę tutaj gadać takich rzeczy, bo nie, ja myślę, że to jakiś między nimi układ jest taki, który wynika z tego, że oni się bardzo długo znają, bardzo dobrze ze sobą zrobili, bardzo dobrze po prostu się znają, no i nie ma między nimi po prostu tej, że ty jesteś scenografem, to ty tam te śrubki przykręcaj, a ja tu jestem teraz z reżyserem, mi się nie odzywaj, tylko oni mają jakiś po prostu przepływ taki, no tak jak się wiele zespołów, wiele jest ekip takich, które ze sobą wiele lat pracuje i mają do siebie zaufanie i po prostu wymieniają się między sobą uwagami czy tam myślami różnymi. Ale faktycznie, bo jest coś takiego, że czasami te spektakle właśnie Paweł Łysak właśnie aktorsko, one jakoś tam idą, ale w pewnym momencie na przykład na końcowym etapie zamykania, że taki konkretny jakby wizerunek dostawały właśnie po takich uwagach jakichś na przykład Wodzińskiego, nie? Że takie one były jakieś takie matematyczne wręcz. Ciekawe to było. Lubiłam matematykę w szkole. Bardzo. Teatrze zależy, bo czasami ta matematyka jest super u niektórych, a u niektórych jej nie ma i też jest super. Ja się bardzo cieszyłam, że w końcu możemy się spotkać z Majką. To była dla mnie no też jakaś niebywała przygoda, jak się dowiedziałam, że Majka będzie robić i że będę z nią pracować. I była trudna ta pierwsza premiera. To był Babel. Ale to i tak nie było tak trudne jak Burza. Bo z Burzą było tak, że ja tam miałam załamanie takie, że w ogóle chciałam rezygnować z tego, z
tej burzy, że ja nie wiedziałam w ogóle, jak to grać. Że to było dla mnie strasznie jakieś trudne i nie mogłam się w ogóle... nie mogłam w ogóle załapać... znaczy po prostu w ogóle mnie się... jak to się, nie mogłam jakby w rejestr tej postaci, ani w ogóle w rejestr tej burzy wejść. Pomimo tego, że bardzo dużo tam było improwizacji i bardzo dużo było bardzo fajnych materiałów, ale ten Ariel, którego ja tam grałam, mi się ciągle wymykał. Nie, w ogóle nie, w ogóle uciekał po prostu, tak jak mówił, nie. Nie mam, nie ma, nie będziesz mnie grać. To było tak, nie, źle, nie. I tak ciągle, że, go nie, że on taki był, nie mogłam po prostu go, tak jak, że czasami jest tak, że wystarczy jeden moment, jest jakiś nieuchwytna rzecz, który wtedy aktor wie, że to jest to i się tego chwyta. To tak jak mnie się wydawało, że ja co chwilę mam takie momenty, że ja tego chwytam, to w ogóle to w ogóle nie było to, że to nie był ten Ariel. W ogóle on gdzieś, nie wiadomo gdzie on był. A jak w tym reżyserka jakby ci pomagała? No właśnie słabo mi pomagała. Bo to było tak, że ona, znaczy ja tak myślę sobie, że to było celowe, bo że po prostu on, że to było tak, że to było już tak, tak ten wymęczony już ten Ariel był taki biedny, znaczy ja, że ja już w końcu stwierdziłam, dobra, to ja już tego nie umiem zagrać, już tego nie zagram nigdy w życiu, że wymyślałam to najgłupsze rzeczy jakieś, beznadziejne i że on się w końcu urodził tam, nie wiem, na trzeciej generalnej chyba, czy na drugiej dopiero, z takiego słabego człowieka, po prostu ze słabości, kompletnej słabości, że się okazało, że on jest zupełnie w innych rejestrach niż ja go szukałam. Po prostu nagle pojawił. No praca z Majką zawsze wystrzela, znaczy tak jakoś wymaga pewnego rodzaju odwagi, ale to nie jest dla mnie jakiś, to mnie jakoś nie przerażało ani nie zniechęcało nigdy, wręcz przeciwnie, że to jest jakiś rodzaj decyzji. Po prostu, że chcesz pracować z Majką, super, to po prostu wchodzisz na ten szczyt, no i tam zrzucasz się po prostu z tego szczytu, no i wtedy są te doznania. To znaczy, że po prostu są pewne rejony w pracy, w takiej pracy z Mają, przynajmniej u mnie, nie wypowiadam się za innych aktorów, bo nie wiem, ale są pewne rzeczy, których przez osobiste jakby doznania, czy tam przez osobistą prawdę, którą się ma, trzeba przez to przejść, albo przynajmniej tego trochę użyć, że jest to jakoś gdzieś zawsze blisko ciebie, chociaż nie dosłownie, ale jest coś, co trzeba wziąć po prostu ze swojej wrażliwości i ze swojej, jak to powiedzieć, no coś, co się ma odwagę przekroczyć, nie wiem, tak już wszyscy mówią o tych przekroczeniach. Ale ja się tego szuka. To dobre słowo. Czy ty wiadomo, czy byś się nie szuka, wiadomo. Czy ona jakoś nie, nie wiadomo. Czy ci zadaje jakby zadanie domowe znać, w cudzysłowie oczywiście teraz mówiąc,
Nie, ona po prostu jest coś takiego, że jak się otwiera pewien, to zależy też od tekstu, no bo oczywiście większość tekstu, które robiłam z Majką, to Jelinek. Ona jednak, no niestety, no sama ona porusza takie tematy i porusza się w takich rejonach, że trudno nie mieć do tego stosunku osobistego. Trudno się jakby też nie, no trudno też mieć do tego dystans, bo to dotyczy wielu rzeczy po prostu dotkliwych. Więc jeżeli się zabieramy za coś, z czego, z jakiegoś tekstu się wyciąga jakiś moment, który nas interesuje, albo jakiś temat, który nas interesuje, no to tam stara się w to zagłębiać i mocno to penetrować po prostu i się żłobi taki jakiś swój kanał, który się jakoś tak rozpycha różnymi rzeczami i się improwizuje i różne rzeczy tam się dokłada i ta cała wyobraźnia jest sfokusowana na tą, no to tak pęcznieje, wiecie, no ja tak, może tak nie umiem opowiadać o tym super, ale Majka w ogóle nie ma trenera w sobie, to znaczy jeżeli chce, to może mieć. Ale ona bardzo, bardzo, bardzo ma partnerski stosunek do aktora i bardzo długo daje ogromne pole do pracy swojej, własnej. Można to wykorzystać, ale można też tego nie wykorzystać i ona wtedy... I ona wtedy też nie ma materiału do pracy i wtedy może być trenerem. Może wtedy stać się reżyserem po prostu, który musicie jakoś ustawić w przedstawieniu. Ale jeżeli ona, jeżeli praca też ta polega na ogromnym zaufaniu i naprawdę ona jest reżyserem, któremu ja ufam. I ja wiem, że nawet jeżeli pojawiają się głosy, że my jesteśmy zmanipulowani, no nie ma o tym mowy, bo my już pracujemy tyle ze sobą lat, że to nikt jakby w realizacjach Majki nie robi nic na siłę. Nie? Że wszystko jest wynikiem jakiegoś procesu, jakiejś pracy, która trwała wiele tam tygodni i wiele rozmów się odbyło i wiele prób się odbyło i wiele rzeczy też nie weszło do wielu przedstawień. Coraz więcej jest takiego podejścia do aktora jako do osoby, która współtworzy przedstawienie. Nie wiem, czy to w doborze tekstów bardzo często też są spisywane improwizacje, czy to w jakościach tego, jakościach grania, czy w jakości kreacji, no po prostu, nie? Że na przykład bycie jakąś postacią na scenie jest czasami komentowane przez samego aktora, że to jest takie, wiecie, że jest tak gra między prywatnością a postacią i że to jest coraz bardziej wykorzystywane. A to by to odpowiada? Bo to jest, czy na mnie? To zależy, bo no bo wiadomo, że jeżeli jest się na scenie, no to widz nie ma dostępu do tego, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Że tylko ja mam dostęp do tego, do tej wiedzy. Czy ja mówię coś naprawdę jako Karolina Adamczyk, czy ja mówię jako postać, która się przedstawia imieniem i nazwiskiem. Widz do tego dostępu nie ma. I to w każdej chwili jest aktor to kontroluje, więc to nie można powiedzieć, że jesteśmy prywatni na scenie, bo mówimy w swoim imieniu, bo możemy mówić w swoim imieniu, ale możemy mówić w swoim imieniu kłamiąc. Wiecie, że to jest ta gra z widzem po prostu, ciągła.
Albo i nie, no nie wiem, no jeżeli... Ja myślę, że ciekawsze jest dla mnie sprzedawanie wrażliwości, że napełnianie cechami postaci fikcyjnej, czyli przez jakby, że przez tą powłokę postaci można właśnie przemycić swoją wrażliwość. I że wtedy o wiele te fikcyjne postaci są o wiele bardziej prawdziwe niż te postaci, które nam się wydają, że aktor jest sobą, tak naprawdę nie jest sobą. Że tak naprawdę coś się zamotałam, ale wiecie... No, że wydaje mi się, że no wiecie, że no chociażby już, dobra, już mówię o tej, dobra, o klątwie, nie? Że w klątwie my przedstawiamy się imieniem i nazwiskiem i mówimy pewne monologi, które są oczywiście wymyślone, prawda? Ale wiele osób myśli, że mówimy to jako my, że nam się to wydarzyło, że my to przeżyliśmy. Tylko dlatego, że jest to, że jest ten malutki element prywaty, czyli pada prawdziwe imię i prawdziwe nazwisko. I to jest niesamowite, że to działa i że bardzo wiele osób się na to nabiera. No, może, to znaczy, no pewnie tak. No skoro tak mówisz, to pewnie tak jest, ale jakoś nie... Nie mam, nie przeszkadza mi to za bardzo. Nie jest to dla mnie kłopot, który mi jakoś spędza sens powiek i mówię, dobra, kurwa, teraz już tego nie będę grała, teraz tylko założę, teraz zagram ładną sukienkę i się nie wybrudzę w tym spektaklu. Nie mam czegoś takiego, że tak, o kurwa, tutaj już ze 14 razy mnie tutaj zeszargali, już się topiłam, już dobra, już się morusałam w tej ziemi, dobra, to teraz poproszę sukienkę, buty na obcasie i proszę teraz, żeby czysto było. Nie, nie mam z tym problemu. Po prostu... może tak być, że można tak o mnie myśleć. No pewnie tak, może tak jest, ale nie... Na pewno robiąc kolejną rzecz, nie zaczynam od tego, że myślę, żeby się nie pobrudzić, czy się nie utopić, czy... Ja zawsze szukam tego najgorszego punktu w tych postaciach i znaczy tego, gdzie ona ma jakąś granicę, gdzie te postacie mogą mieć granicę gdzieś, gdzie je coś najbardziej boli, albo gdzie je coś najbardziej cieszy. I mnie to interesuje po prostu. Jakoś wtedy wydaje mi się ciekawe szukanie w tych postaciach. Wtedy mnie to jakoś inspiruje. Może jestem zboczona, nie wiem, ale lubię też na przykład taką płynną granicę między kobietą a mężczyzną na scenie. Że lubię na przykład lubię zabierać postaciom płeć. Może nie zawsze, znaczy mało jest takich okazji, ale jak jest taka okazja, to lubię to robić. Bo ciekawe to jest, ciekawe grać osobę. W Krzyczcie Chiny postać, którą gram, nazywa się Boy i jest to chłopiec. I ten chłopiec, który się przeobraża w różne rzeczy, że on jest dziewczynką, że jest lokajem i że jest... jest coś takiego, że ja tam w ogóle nie myślałam płcią, że ja gram chłopca. Nie, że ja gram osobę, która ma pewne zadania do wykonania i pewne rzeczy. Oczywiście to widać, że topią dziewczynę i wszyscy się wkurzają, że topią dziewczynę. Tak naprawdę topią, że to jest jakiś... ja to traktuję jako jakiś...
kurczę, jak to powiedzieć tak mądrze, nie wiem, w sumie nie wiem, jak to mądrze powiedzieć. Że to ciało, nie? Że to nieważne, czy to jest męskie, czy damskie ciało, że to jest po prostu człowiek. I że to ciało tak samo może być sponiewierane, i męskie, i damskie. I że jest śmiesznie, że jak jest, on jest ubrany w ubranie lokaja i gra na flecie, śmiesznie, ale za chwilę już nie jest śmiesznie, bo już jest jakby poniżony i zdegradowany, a potem nawet zgwałcony. Ale że właśnie nie wiem, czekajcie, bo nie wiem po prostu, jak ja bym myślała, że to jest dziewczyna tylko, która gra chłopaka, żeby odpowiedzieć na to pytanie, nie? To pewnie bym to inaczej grała. Znaczy inaczej, po prostu inaczej bym używała ciała. Ale ponieważ ja sobie włożyłam do głowy, że to nie jest dziewczyna i że to nie jest chłopak, bo jakbym grała chłopaka, to też bym inaczej używała ciała. Znaczy to pewnie w niuansach może by wyglądało tak samo, ale w moim jakby przekonaniu i w moim myśleniu i w moim pewnie w różnych reakcjach i w budowaniu sceny by wyglądało to inaczej. Znaczy tak, bo wszyscy się śmieją, że ja się zawsze przebieram na te próby i wyglądam, jakbym ciągle była na sali gimnastycznej i że ja ciągle po prostu noszę te dresy ze sobą na te próby, ale naprawdę mi to pomaga, bo to jest coś takiego, że faktycznie mam to ciało, które traktuję jako instrument i ja bardzo, no bardzo też lubię, nie każdy aktor to lubi, ale ja w kontakcie fizycznym, od kontaktu fizycznego w ogóle też mam coś takiego, że zaczynam, że po prostu lubię też poczuć osobę, z którą jestem na scenie, że to mi daje też dostęp do tej osoby, czy do tego aktora, czy do tej postaci. Pracowałam kiedyś, się nazywa to śniące ciało, taką techniką. Ktoś mi to pokazał i przepracowałam jeden projekt tak zrobiłam. I to mi otworzyło ogromną jakby wyobraźnię i pojęcie na temat tego, że co ciało mówi. I też świadomość tego, na co trzeba zwracać uwagę. Znaczy i na co można zwracać uwagę i na czym można się skupić, rozmawiając ze swoim ciałem na scenie albo dając mu pewne wskazówki i ono jakby za tym idzie. I ja w pierwszych intuicjach zawsze, no może nie zawsze, ale korzystam z tego, że to ciało jednak jest... Ono mnie nie zawodzi jakoś. I że jak czuję opór gdzieś, to właśnie wtedy zadaję pytania, co to jest, co to znaczy na przykład. Niektórzy tego nie lubią bardzo, ale ja na przykład miałam taki moment, że stwierdziłam, że już nie chcę być aktorką, że już będę teraz tancerką. Jestem już za stara, więc się to nie uda. Bo jakoś mi się tak w pewnym momencie wydawało, że... że już to słowo to nie ma już żadnego znaczenia. Jakie? Nie, no miałam taki moment. Nie pamiętam jakoś tak. Że, znaczy nie, że nie tak, że myślałam tak radykalnie, że przestanę być aktorką, ale że mogłabym jeszcze jakoś tak skręcić w stronę bardziej. Że na przykład u Fabra mogłabym zagrać. U Jana Fabra.
Że mnie to pociąga całkiem. Jednak pomijając to, co grałam w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, no to niewątpliwie było to sprzężone z jakimś zespołem, który udało nam się tam zbudować i w którym ja się bardzo dobrze czułam i w którym mieliśmy do siebie zaufanie i gdzie mogliśmy wszystko wobec siebie i ze sobą. I no to było jakieś chyba najlepsze doświadczenie w ogóle takiego no bycia w teatrze po prostu. No ale Czachor, Wasowski, Jagnicki, no to są nadal twoi koledzy. Tak, 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 tak. Tylko że nas było tam 20 kilka osób, a tutaj nas przyszło 5 czy tam 6. I musieliśmy, oczywiście mieliśmy za sobą dyrektora, no to była jedyna nasza siła, ale my byliśmy, no dziwnie na nas patrzono i byliśmy obcym ciałem tutaj. I bano nas się, ale też nas no czuliśmy taki, no taką niechęć pewną i takie, że tak strasznie odczułam, że istnieje coś takiego jak teatr hierarchiczny, że strukturalny, że jest coś takiego, że naprawdę to jest. Czego ja wcześniej nie znałam, bo ani w Gdańsku za Nowaka, ani w żadnym innym teatrze tego nie było. Nie poznałam tego nigdy. Takiej struktury po prostu, że tutaj jest taka skostniałe, tutaj są po prostu gabinety, zależności, a to wszystko tutaj było. Co my musieliśmy, jakby tego nie ma już. Teraz tego w ogóle się nie odczuwa. Natomiast ten pierwszy rok był bardzo trudny. Taki, że my byliśmy wystawiani po prostu totalnie na ten front, że my graliśmy jakby te duże zadania, dostawaliśmy, ale też to było, no tacy, wiecie, tacy na tej pierwszej linii i tak dostawaliśmy po dupie, no bo nikt jakby nas nie chwalił, nikt nas nie... Byliśmy na świeczniku, ale wszystko, co pisano o nas, najgorsze rzeczy przez cały czas, nie? Przez ten początek. To było dosyć przykre. To trochę takie było... Pomimo tego, że uważam, że robiliśmy, że graliśmy, że naprawdę dawaliśmy z siebie tyle, ile mogliśmy. No dobrze, mi to się wszystko stało, teraz mówisz, że już tego nie ma. Ale mówisz, że to jest jakby zupełnie co innego niż to, co było w Bydgoszczy. Znaczy w ten teatr powszechny, w którym teraz jesteś, jakby co to jest za instytucja? Znaczy nie, może inaczej, nie co to jest za instytucja, co to jest właśnie za zespół, bo jakby rozumiem, że część osób odeszło, część zostało. Czy to jest jakiś taki miks pomiędzy starym powszechnym a starym polskim w Bydgoszczy? Czy to jest jakaś zupełnie nowa jakość? Nie, to znaczy wydaje mi się, że oczywiście my oczywiście zawsze, my przez ten pierwszy rok, czy tam przez nawet półtora roku tęskniliśmy, ja przynajmniej tęskniłam do tego, do tej atmosfery w Bydgoszczy i wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i z Pawłem jednym i z Łysakiem, ze Sztarbowskim i w ogóle. I zawsze sobie mówiliśmy, nie możemy o tym rozmawiać, nie możemy do tego wracać, to nie ma tego, to jest Warszawa, to w ogóle trzeba inaczej myśleć, trzeba inaczej tworzyć zespół, w ogóle nie możemy tak myśleć. Ale zawsze o tym rozmawialiśmy i zawsze o tym myśleliśmy. I po prostu tak było. Ale ten zespół, on się jakby nabierał kształtu i nabiera. Myślę, że teraz on już jest jakoś tam wypełniony. To, że przyszły do nas też osoby z Wrocławia, że to się, że jeszcze, on jeszcze nie jest moim zdaniem dotarty, ale już jest... Jakoś czujemy się, znaczy czuję się coraz bardziej, że to jakoś się, no jakieś większe powiązania pomiędzy nami, że jednak robimy coś razem, że jest jakiś wspólny cel po prostu, że też wiele osób, pracowników teatru, nie aktorów, że Paweł ma ich, zdobył ich zaufanie też, że on, no bo on jest takim człowiekiem, który no jest po prostu człowiekiem, że do niego przychodzi, się z nim rozmawia.
Doświadczenia, wiadomo, że nie można tutaj pominąć doświadczeń ze spektaklem Klątwa, no bo która jakby scaliła na pewno tę całą instytucję i pomimo tego, że jest to spektakl podwyższonego ryzyka, jak się to gra, to z drugiej strony wyzwala jednak taką jedność tutaj w tym teatrze, że jest jakaś zespołowość fajna. Co, no na pewno jest tak, że w kontekście społecznym stało się to, pomijając to, że spektakl stał się jakiś ważny i że odbywa się po tym, jak się skończy, no to on się odbywa dalej w przestrzeni publicznej i że no, nie da się temu zaprzeczyć, że po prostu pewne, że nie można już odciąć odpowiedzialności za ten spektakl, że nikt nie może, my twórcy tego spektaklu nie możemy, jesteśmy za to odpowiedzialni po prostu. I no, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i istotne i że niestety, że jeżeli chodzi o mnie, to na pewno będzie to rzutowało na jakieś wybory dalej, znaczy, no wiecie, no na pewno sobie nie wyobrażam, żeby jechać, jeżeli by się tak stało, że teatr, że Paweł przestałby być dyrektorem tutaj, że ktoś by przyszedł inny i narzucił nam jakąś formułę, która by mnie nie interesowała, czyli powrót do czegoś tam. Czyli żebyśmy grali tu farsę, albo że coś... Nie, takiego. Widzę, ale Korzechowski jakby też w pewnym momencie ci nie podpasował, ponieważ do widzenia poszłaś gdzie indziej. To już nie jest jakaś nowość w swoim doświadczeniu. No nie, ale to jakby... To też bym pewnie tak zrobiła, żebym nie chciała pracować tutaj. I że wolałabym może nawet nie pracować w teatrze, niż jakby robić coś, co miałoby mnie gdzieś cofnąć, albo gdzieś wyrzucić... poza tą odpowiedzialność, no bo jakoś, no chociaż mogę powiedzieć, jestem tylko aktorką, ale mogę też powiedzieć, ale jestem właśnie aż aktorką, no nie wiem. Ale że można się zaznaczyć, znaczy no właśnie, że to aż, że ja jestem aktorką, ale taką, ale nie umiem, nie chcę robić, znaczy w takim sensie, że mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć komuś, żeby komuś odmówić, że powiedzieć, że coś mi się nie podoba, albo że nie chcę, że nie czuję, że nie jest to mój język, że nie spełniłabym się w jakimś tam repertuarze, albo że nie umiem czegoś robić, że nie chcę czegoś robić. Myślę, że mam tę odwagę w sobie i mogę to powiedzieć, że umiałabym. Nie dzięki, ale też myślę, że teraz jakby mocniej to działa. Znaczy teraz jakby w obliczu tego, co się dzieje oczywiście, no w całej sytuacji teatralnej w Polsce. Ja osobiście jakby też nie odczułam czegoś takiego, że ja nie mam co grać, bo nawet wiecie, no ja nawet zagrałam, Wojtek Waruga przepisał w Lalce męską postać na żeńską. On zresztą lubi takie zabawy, ale akurat to było bardzo ciekawe. Natomiast właśnie teraz wydaje mi się, że jest duża szansa na to, żeby to zmieniać, nie? Że to się zmienia, że jednak kobieta, aktorka, no nie wiem, no że w tym współczesnym teatrze jest ogromna przestrzeń dla dziewczyn, dla lasek i dla tego, co mają dziewczyny, kobiety do powiedzenia w ogóle. Wiele osób o tym rozmawia teraz i wiele kobiet, z którymi pracowałam, i wiele dziewczyn, że jakby to jest ważne teraz i że to wypływa coraz bardziej i o tym się mówi.
i chce się o tym robić i się jakby wyciąga z różnych tekstów aspekty kobiece, aspekty feministyczne i aspekty i się je to przerabia na siłę i boję się tylko po prostu takiego momentu, kiedy to się bardzo zradykalizuje, że to będzie po prostu tylko, że to się przewali, nie? Że to będzie takie denerwujące już, że już będzie mnie to wkurwiać po prostu. Nie chciałabym, żeby tak było.